Szanowni, nasze badania nad zjawiskiem znanym jako prawo Archimedesa, choć my w zasadzie nazywamy to już od jakiegoś czasu siłą wyporu, zaczęliśmy od sprawdzenia, że rzeczywiście coś w tym jest, to znaczy sprawdziliśmy, że w miarę zanurzania ciała, w tym wypadku bombki wypełnionej kulkami w cieczy, wskazania takiego prostego siłomierza sprężynowego, na którym tę bombkę żeśmy powiesili, wskazania tego siłomierza maleją. Tak jakby ta bombka w cieczy traciła na wadze, no ale szybko żeśmy się zorientowali, że to raczej nie chodzi o to, że grawitacja, przyciąganie ziemskie działa inaczej na bombkę, taką akrylową bombkę, do którą można rozłożyć i do której można włożyć na przykład metalowe kulki, żeby ją obciążyć. Działa inaczej na tę bombkę, jak jest zanurzona w wodzie, a inaczej jak jest w powietrzu. No nie, raczej działa grawitacja tak samo. Musi się pojawiać tam jakaś siła działająca do góry, która powoduje, że potrzebna jest mniejsza siła, z jaką siłomierz podtrzymuje bombkę. No i potem szybko jeszcze wywnioskowaliśmy z obserwacji w czasie tego doświadczenia, że prawdopodobnie ta siła wyporu jest proporcjonalna do gęstości, do objętości tego zanurzonego ciała, do objętości bombki. No i to udało nam się bardzo fajnie zweryfikować doświadczalnie. Ja się tu przymknę, o, żeby nie zasłaniać. No mianowicie to są wyniki naszych pomiarów siły wyporu w zależności od trzeciej potęgi średnicy bombki. Mieliśmy bombki trzech rodzajów, trzech wielkości. Akurat tak się dobrze składa, że one wszystkie bardzo ładnie mieściły się w tym naczyniu, które mieliśmy do dyspozycji, a jednocześnie waga tego styropianowego kubka i wody i bombki i siły wyporu, z którą bombka jakby odpychała się od wody, nie przekraczała zakresu wagi, więc to wszystko bardzo dobrze się złożyło. No i rzeczywiście sprawdziliśmy, że siła wyporu wydaje się być proporcjonalna do trzeciej potęgi średnicy, a objętość jest proporcjonalna także do trzeciej potęgi średnicy, w związku z tym siła wyporu jest proporcjonalna do objętości. No bo po drodze jeszcze sprawdziliśmy, że wykres takiej relacji proporcjonalności to jest właśnie linia prosta. No i teraz przyszedł czas na szalony pomysł, mianowicie męczyło nas trochę to, że nie bardzo rozumiemy, co tu robi ten współczynnik. On jest wymiarowy, on przelicza newtony, znaczy przelicza metry sześcienne, objętość na siłę, więc to jest, K jest w newtonach na metr sześcienny. No i przyszedł nam do głowy taki pomysł, że możemy spróbować go zinterpretować albo wyrazić przez inne znane wielkości. To bardzo często w fizyce się tak postępuje. Właściwie nie wiemy dlaczego, ale spróbować możemy. No więc najpierw za pomocą gęstości z masy z objętości uzyskaliśmy masę. No, była dyskusja, czy to jest gęstość cieczy, czy to jest gęstość tego materiału, z którego zrobione jest ciało, które się zanurza, no ale szybko żeśmy doszli do wniosku, że to musi być gęstość cieczy, dlatego że w różne zespoły, które robiły to doświadczenia, nam wkładały do tych bombek różną liczbę kulek, więc te bombki miały różną masę, a zatem różną gęstość, ale wszystkie bombki tych samych rozmiarów, tego samego rozmiaru, miały mniej więcej z dobrą dokładnością tą samą siłę wyporu. Więc oznacza to, że to nie może chodzić o gęstość materiału, z jakiego zrobione jest ciało, które się zanurza, tylko musi chodzić o gęstość cieczy. No a mając już iloczyn gęstości i objętości, czyli masę, szybciutko dodaliśmy jeszcze, a właściwie pomnożyliśmy przez współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem. No i w ten sposób otrzymaliśmy wielkość, która ma wymiar
siły w newtonach. No i oczywiście nadal nie wiemy, że tu nie stoi jakiś współczynnik, taki bezwymiarowy, na przykład 2,5, no ale przynajmniej tą zależność, proporcjonalność do gęstości cieczy jesteśmy w stanie sprawdzić. Fakt, że ten wzór rzeczywiście tak wygląda, też moglibyśmy sprawdzić, gdybyśmy znali wzór na objętość kuli. No ale nie znamy tego wzoru, więc nie będziemy go specjalnie w tym celu wprowadzać, więc po prostu spróbujemy sprawdzić to, co wynika z tego wzoru, no mianowicie, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości, ale jeżeli objętość tego zanurzającego się ciała jest, czy zanurzanego ciała jest stała, na przykład stale jest to ta sama bombka, no to siła wyporu jest proporcjonalna do gęstości cieczy. Przepraszam. No i zrobiliśmy taki eksperyment. Wzięliśmy 3 ciecze i tą samą bombkę. Tę samą, literalnie tę samą bombkę, żeby jakby nie było różnicy, nie było jakichś małych różnic i mierzyliśmy tak samo jak poprzednio przy pomocy wagi wytarowanej siły wyporu, które działają na tę bombkę w alkoholu wysokoprocentowym, czy tam 96% alkoholu, którego gęstość wynosi tam 0,8 grama na centymetr sześcienny, w wodzie z kranu o gęstości 1 gram na centymetr sześcienny i w nasyconym roztworze soli w wodzie. I taką gęstość ja wielokrotnie mierzyłem z uczniami i samemu i wiem, że w warunkach pokojowych, w temperaturze pokojowej, takiej jaką mamy na ogół w szkole, to jest 1,2 grama na centymetr sześcienny, dalej już sól się nie rozpuszcza, zostaje na mnie. No i zanurzaliśmy te bombki i staraliśmy się zanurzyć tę bombkę, to jest była za każdym razem ta sama bombka, staraliśmy się zanurzyć ją za każdym razem tak samo, no ale to był najsłabszy punkt tego doświadczenia. Myślę, że można by było rzeczywiście je poprawić w ten sposób, żeby powiesić tą bombkę na statywie i tak podkładać pod nią kolejne naczynia z kolejnymi cieczami i stawiać je następnie na, no właśnie, no to na wytarowanej też nie bardzo. No w każdym razie trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób zapewnić, żeby ta bombka za każdym razem zanurzała się tak samo, to znaczy oczywiście ona była zanurzona całkowicie, ale tu jeszcze jakby widać było, że w zależności od tego, czy jest troszeczkę głębiej, czy troszeczkę podciągam ją do góry, to te wskazania wagi odrobinę, ale naprawdę odrobinę płynęły. No nie kontrolowaliśmy. Ja myślę, że to nie miało zbytnio dużego wpływu na wynik tego naszego pomiaru, ale zdecydowanie to było, nie kontrolowaliśmy tego poza dobrą wolą zanurzającego, czyli moją, a ja wiem, że czasem popełniam błędy. No i możemy teraz zobaczyć, co wyszło, to znaczy spróbować zrobić wykres siły wyporu w zależności od gęstości. Powinna wyjść także linia prosta. No i tak wygląda ten wykres. Mamy 3 punkty, tu 3 gęstości, 0,8, 1 i 1,2. I mamy wyniki, tu jest 0,54 N, tu jest 0,65 N i tu jest 0,79 N. No i możemy spróbować, widać, że te punkty mniej więcej układają się na prostej, ale trochę gorzej niż w przypadku tej zależności od objętości. No, zapewne popełniliśmy jakiś błąd, ale tak wygląda prosta, którą można przez te punkty przeprowadzić. Uważam, że w granicach dokładności naszego pomiaru potwierdziliśmy fakt, że siła wyporu jest nie tylko proporcjonalna do objętości, ale także jest proporcjonalna do gęstości cieczy. Innymi słowy, jest tym większa, im ciecz jest gęstsza. No i tu od razu wywiązała się dyskusja, czy statek wpływający
z morza, z wody słonej do ujścia rzeki, gdzieś tam port morski leży powyżej tego ujścia, czy zanurza się bardziej, czy mniej. No i doszliśmy do wniosku, że statek w wodzie słonej będzie zanurzony głębiej, ponieważ ma mniejszą gęstość. Przepraszam, że statek w wodzie słodkiej będzie zanurzony w tym porcie morskim, który jest zbudowany u ujścia rzeki, będzie zanurzony głębiej, ponieważ woda słodka ma mniejszą gęstość. No i tym chyba żeśmy zakończyli nasze badania prawa Archimedesa. Widać, że wiemy o nim prawie wszystko. Jeszcze w tym roku, mam nadzieję, zrozumiemy, dlaczego prawo Archimedesa i w jaki sposób wynika z innych dość głębokich obserwacji na temat natury naszego świata. No ale w tym celu musimy troszeczkę jeszcze popracować.